Władzę straciła także junta w Argentynie. Po części dlatego, że Argentyńczycy mieli dość. W roku 81 brutalny reżim Jorge Rafaela Videli rządził już 5 lat. W Argentynie represje z lat 70. przebiegały nieco inaczej. Powstały obozy koncentracyjne. Videla rządził, ludzie zaczęli znikać. Zabierano ich do samolotów i z dużej wysokości zrzucano do rzeki. To była tak zwana brudna wojna. Ofiarą mógł być każdy, kto zagrażał reżimowi. W tym czasie pogorszyła się też argentyńska gospodarka. To była ekonomiczna katastrofa. Bezrobocie wciąż rosło. Podobnie jak w innych krajach, jedną dyktaturę zastąpiła druga. Kiedy Videla odszedł, w zamachu stanu władzę przejął generał Leopoldo Galtieri. W obliczu gospodarczego i politycznego chaosu Galtieri sięgnął po wypróbowaną metodę odwracania uwagi. Wywołał wojnę o Falklandy, łańcuch wysepek od roku 1933 należących do Wielkiej Brytanii. Galtieri i jego generałowie nie sądzili, że Brytyjczycy odpowiedzą zbrojnie. Pokażemy światu, że agresja nie popłaca. Wysłali 1000 dzieciaków na wojnę z jednym z najpotężniejszych krajów świata, dając im przestarzałą broń. To był początek końca argentyńskiej dyktatury. Podobnie jak inne dyktatury, które nie nadążały za zmianami, argentyńska junta ugrzęzła w przeszłości. Myśleli, że uzyskają pomoc USA i innych krajów obu Ameryk. Stało się inaczej. Nawet Chile Pinocheta wsparło Anglików i Thatcher przeciwko Argentynie. Argentyńscy żołnierze wracają do kraju w hańbie porażki. Upokorzona junta zakazuje im mówić o tym, co przeszli. Po kilku miesiącach argentyńska dyktatura osłabła. To był początek jej końca. Krótko po brytyjskim zwycięstwie Galtieri ustąpił. Usłyszał zarzuty w związku z brudną wojną oraz inwazją na Falklandy. Demokratycznie wybranym prezydentem został Raúl Alfonsín. Dyktatura Galtieriego upadła, bo wywołała wojnę z globalnym mocarstwem.